Hej wszystkim, ja jestem MaryKateAn i prowadzę na YouTubie kanał gamingowy MaryKateAnPLAY. W tym wideo chciałabym Wam pokazać, jak zacząć swoją przygodę z psami i kotami w grze The Sims 4. W The Sims 4 można teraz również grać na konsolach PlayStation 4 oraz Xbox One. Na końcu tego filmu razem z Media Expert ogłoszę dla Was konkurs, w którym do wygrania będą właśnie Simsy, także oglądajcie uważnie i zostańcie do końca. Aby zacząć przygodę, najpierw musimy dodać psa lub kota do naszej Simowej rodziny. Możemy oczywiście stworzyć zwierzaka razem z nową rodziną, ale też zrobić go oddzielnie i potem dodać do już istniejącej. W trybie tworzenia simów klikamy na znaczek łapki, by zacząć tworzyć naszego pupila. Wybieramy, czy chcemy stworzyć psa czy kota. Do dyspozycji mamy teraz różne opcje, począwszy od wyboru imienia, płci, wieku czy głosu, aż po indywidualne cechy charakteru, które zdecydują potem o ich unikatowej osobowości i zachowaniach. Musimy wybrać 3 z 17 istniejących cech, np. agresywny, broniący terytorium, inteligentny, myśliwy, nerwowy, tropiciel, żądny przygód, rozrywkowy czy uczuciowy. Wygląd zewnętrzny naszego pupila możemy wybrać spośród wielu dostępnych ras, zarówno kocich, jak i psich. Psiaki występują w 2 rozmiarach, małym i dużym. Możemy także krzyżować dowolnie rasy między sobą w poszukiwaniu ciekawych mieszańców. Szczenięta Chihuahua i doga niemieckiego? Czemu nie? Warto też spróbować zmienić umaszczenie naszego zwierzaka, korzystając z wielu gotowych wzorów. Możemy również dopasować takie szczegóły jak np. kolor oczu, rodzaj sierści, uszu, ogona czy kształt pyszczka lub rodzaj sylwetki. Po raz pierwszy mamy też możliwość przebrania naszych zwierzaków w różne stroje i dodatki. Jeśli chcemy, by nasz zwierzak był jeszcze bardziej unikatowy, możemy skorzystać ze specjalnego trybu malowania, w którym dowolnie kształtujemy umaszczenie naszego pupila, co do najdrobniejszego szczegółu, przy pomocy różnych narzędzi, takich jak pędzla, stempelki czy gotowe szablony. Jeśli więc Twoim marzeniem jest różowy pers z kilkoma łatkami w kształcie serduszek, nie ma sprawy. Gotowego zwierzaka zapisujemy w naszej bibliotece i w trybie edycji miasta dodajemy do wybranej rodziny. Innym sposobem na pozyskanie nowego czworonożnego przyjaciela jest adoptowanie go przy pomocy komputera. Wybieramy naszego pupila spośród kilku obecnie dostępnych zwierzaków. Po chwili w naszym domu pojawi się agent adopcyjny z transporterkiem i naszym nowym czworonożnym przyjacielem. Po uiszczeniu odpowiedniej opłaty w wysokości 200 simolonów dołączy on do naszej rodzinki. Innym sposobem zdobycia nowego podopiecznego jest przygarnięcie psiej lub kociej przybłędy z ulicy. Czasami nasz sim spotka w świecie bezdomnego zwierzaka. Możemy się z nim zaprzyjaźnić, a gdy to się uda, podjąć decyzję o jego adopcji, dzięki czemu pojawi się on w naszej rodzinie. Teraz, kiedy w domu pojawił się nowy czworonożny członek rodziny, pora nauczyć się podstaw opieki nad nim. Psy i koty mają trochę inne potrzeby. Przydatne rzeczy dla właścicieli psów to miska na karmę, zabawki oraz legowisko. Psy czasami będą wymagały wypuszczenia ich na dwór, by załatwić swoje potrzeby, ale wymagają również dłuższych spacerów na smyczy razem z naszym simem. Powinniśmy czesać naszego pupila, a gdy bardzo się wybrudzi, wykąpać go w wannie. Psy można również poddawać tresurze. W zależności od tego, jak wysokie umiejętności tresowania będzie posiadał nasz sim, będziemy mogli nauczyć naszego podopiecznego różnych komend i sztuczek. Obiekty, w jakie powinien zaopatrzyć się właściciel kota, to miska na karmę, legowisko, drapak, kuweta oraz zabawki. Powinniśmy szczotkować naszego kota oraz dbać o to, by jego kuweta była zawsze czysta. Zarówno psy, jak i koty potrzebują, by w ich miseczkach znajdowało się zawsze świeże jedzenie. Wszystkie zwierzaki, aby były szczęśliwe i miały dobre relacje ze swoimi właścicielami, muszą wykonywać z nimi przyjazne interakcje, takie jak zabawa, głaskanie czy przytulanie. Jeśli nie wiesz, czego potrzebuje aktualnie Twój zwierzak, zawsze możesz go o to zapytać. Czworonożni pupile oprócz wielu radości mogą też dostarczyć kłopotów naszym simom, kiedy zachowują się niegrzecznie, np. drapią meble lub załatwiają swoje potrzeby na ulubionym dywanie właściciela. Na szczęście możemy spróbować oduczyć zwierzaki nieodpowiadających nam zachowań przez ganienie i gzanie. Warto też utrwalać pozytywne zachowania przy pomocy pochwał. Niestety czasami nasz zwierzak zachoruje. Może to objawiać się np. czerwonym nosem czy nieciekawie wyglądającą śliną zwisającą z pyska. W takim wypadku musimy zabrać go do kliniki weterynaryjnej. Gdy przybędziemy na miejsce, przy specjalnym komputerze zapisujemy naszego podopiecznego na leczenie. Po odczekaniu odpowiedniego czasu w kolejce zostanie on przyjęty w gabinecie przez któregoś z pracujących tu lekarzy weterynarii. Weterynarz zbada naszego zwierzaka, a następnie postawi diagnozę i poprosi nas o wybór leczenia, które zastosuje. Jeden sposób jest tańszy, ale wiąże się z większymi przykrościami dla naszego pupila, drugi natomiast szybko i bezboleśnie postawi go z powrotem na nogi, jednak za większą cenę. Ciekawym sposobem na spędzanie czasu z psem lub kotem jest wspólny trening na torze przeszkód. Znajdziemy taki w parku, ale możemy też wybudować go we własnym ogródku. Jeżeli nasz zwierzak będzie w świetnej formie, a sim okaże się dobrym trenerem, mamy szansę na otrzymanie nagrody. To już wszystko, co powinniście wiedzieć na początek wspólnej przygody z nowymi czworonożnymi przyjaciółmi. Podczas codziennego życia u boku wymarzonego psa lub kota, wasz sim odkryje na pewno jeszcze wiele ciekawych rzeczy. A teraz, tak jak obiecałam, konkurs. Do wygrania, tak jak mówiłam, będą Simsy. Mam tutaj 3 nagrody. Są to The Sims 4 na PlayStation 4, The Sims 4 na Xbox One lub The Sims 4 zestaw specjalny, podstawowa wersja gry razem z dodatkiem Psy i Koty, które działają na PC-tach oraz Macach. I co musicie zrobić, żeby wziąć udział w konkursie? Po pierwsze, musicie subskrybować kanał Media Expert, także najlepiej zróbcie to już teraz, żeby o tym potem nie zapomnieć. Po drugie, musicie odpowiedzieć w komentarzu pod filmem na jedno pytanie. Tak jak wiemy, najnowszym dodatkiem do The Sims 4 są właśnie psy i koty, więc pytanie brzmi, jaki powinien być kolejny dodatek, który ukaże się do The Sims 4. Nie zapomnijcie też dopisać w komentarzu, którą z tych nagród chcielibyście wygrać. Ode mnie w tym filmie byłoby to już wszystko. Życzę Wam oczywiście powodzenia. Jeśli wideo Wam się podobało, zostawcie proszę łapkę w górę, będzie mi bardzo miło. Buziaki, pa!